jest ten niesamowity ten, że wszyscy będą mogli chodzić po czasu, który będzie elementem hali. Ale zwróćmy uwagę, że teraz miasta się grodzą na potęgę i grodzą się nie tylko jeśli chodzi o wokół budynków, ale bardzo często też tereny, które są wokół tych budynków są właściwie niedostępne, więc to podkreślenie tego placu dla wszystkich jest tak naprawdę oznaką tego, że wpędziliśmy się w niesamowity kozi róg grodzenia. A czy tutaj pan radny słusznie zwrócił uwagę na zjawisko słupkowania, bo ono też jest pewną łudą, tak? Kto powiedział, że jak usuniemy samochody i postawimy słupki, to od razu zrobi się pięknie, tak? To tak samo jak z tym placem, tak? To będzie piękny plac, o którym będzie można chodzić, no ale za tym się kryje pytanie, a co w takim razie z resztą pasaży, w tym pasażu, po którym chodzić już pewno nie będzie można. Chociaż Ola Wasilkowska w tym samym wywiadzie, o którym mówiłam wcześniej, powiedziała mniej samochodów, więcej marchewek, więc być może te słupki miałyby na celu tutaj też wprowadzenie ludzi, chociaż ja mając w głowie cały czas przykład bazaru dawnego zieleniaka pod halami Panacha, przez wiele lat tam mieszkałam i mogłam obserwować kolejne pomysły władz lokalnych dotyczących tego miejsca. W tej chwili tam jest, no właśnie, zobaczymy, rewitalizacja, przebudowa, chociaż podejrzewam, że po prostu likwidacja tego bazaru. I tam za każdym razem, kiedy pojawiali się tak zwani dzicy handlarze, czyli podjeżdżał mały samochodzik, otwierał bagażnik i tam szybko można było coś kupić, albo po prostu stały osoby z towarem na rękach albo tuż przy sobie, to pojawiały się słupki właśnie po to, aby nie mogli podjeżdżać stare, wielczem czy jakimkolwiek innym dostawczym samochodem. Więc te słupki też paradoksalnie były gdzieś przeciwko temu handlowi. Ja widzę, że atmosfera, bo już każdy chciałby, tak widzę po twarzach, powiedzieć o swoim bazarze, więc myślę, że za sekundkę oddamy głos, tylko jeszcze... No tak, coś mi się przypomniało, jest taki odcinek słynnego serialu 07 Zgłoś się, w którym bazar Różyckiego występuje. I w tym odcinku Porowicz, to mówię tak, Porowicz, co prawda penetruje bazar Różyckiego, tam jakaś akcja się odbywa, ale nie ingeruje w tę rzeczywistość. Tak? Porucznik Borewicz, który co bądź był wehikułem tamtego systemu i reżimu, wobec bazaru Różyckiego pozostaje bezradny i zachowuje szacunek, tak? A nawet jest w stanie załatwić tam swoją sprawę, odbierając dług od jakiegoś dawnego przez siebie zamkniętego w kiczu, tak? Znaleźliśmy się w innej rzeczywistości, która ma być ładna, estetyczna, i my mamy takie problemy, których porucznik Borewicz nie miał. Ale to pokazuje, że skoro porucznik Borewicz, nie wiem, jakby sobie z tym poradził Chuck Norris i MacGyver, nie są w stanie okiełzać chaosu bazarowego, to być może to jest ten groźny potencjał, którego boją się władze lokalne, to znaczy to, że bazar jest państwem w państwie. I nie mówię tutaj o kwestiach nielegalnego handlu i tam tych innych ciemnych, mniej lub bardziej sprawkach i alkoholu bez akcyzy na przykład. Natomiast być może jest też tak, że ta taka zupełnie wyspa na środku miasta czy gdzieś na obrzeżach jest w pewien sposób też niebezpieczna, bo tak trudna do opanowania, jeśli chodzi o wewnętrzną logikę takiego targowiska. I być może to też jest taki potencjał, który mógłby przerażać władze lokalne. Proszę Państwa, oddajemy głos. Są na sali ludzie, którzy i na bazarze pracują, i z bazarów korzystają, i władze lokalne. Bardzo prosimy o głos. Tu pierwszy Pan się zgłosił. Ja postaram się... Tak, chodź. Można tutaj? Mam nadzieję. Jeśli nie, to będziemy prosić Państwa o przejście tu. Ale jest dość długi, więc mam nadzieję, że nam jest. Dzień dobry, moje nazwisko Konrad Lesiak. Ja jestem nauczycielem i pracuję tuż obok bazaru na placu Szembeka i chciałem się odnieść do Państwa przemyśleń na ten temat z nim związanych. Praga Południe, podobnie jak nasza dzielnica, może w większym stopniu, jest dzielnicą, w której następuje niesamowita zmiana i polaryzacja, jeśli chodzi o
zamożność mieszkańców. I w pewnym sensie ten bazar jest takim odzwierciedleniem, co kto może, bo my widzimy to dzikie targowisko przy Uniwersamie Grochów, natomiast jeśli chodzi o bazar Szembeka, widzimy coś takiego, że po prostu dzielnica pozbywa się tej oferty dla wszystkich, a oferta dzielnicy staje się tą ofertą elitarną dla tych mieszkańców, którzy mają na te oliwki i mają na te serki i inne przyjemności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa? Dzień dobry, Jan Nerwy. Ja bardzo żałuję, że nie ma tutaj Oli Wasilkowskiej z nami ze względu na ten jej projekt, który przedstawiała we Wrocławiu, bo ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tak w dwóch słowach powiedzieć, na czym polegał ten pomysł. To tam był bazar gentryfikującej się dzielnicy, który był w bardzo złym stanie. I po wielu miesięcach rozmów z osobami, które tam targowały, Ola ustaliła z nimi, że oni chcą, żeby podniosła się jakość tej przestrzeni. Bo przez to, że to była przestrzeń, która była częściowo zdegradowana, tam były przeciekające dachy, nie było pomysłu, żadnej perspektywy, żeby w ogóle móc inwestować w tą przestrzeń, nic się nie działo. Oni na przykład chcieli prowadzić, część z nich chciała prowadzić punkty gastronomiczne, co nie było możliwe ze względów takich sanepidowych, powiedzmy. I ten projekt, który tam powstał, był projektem najbardziej progresywnym, bo to, co u nas się dzieje, to albo mamy bazar, który się zostawia sam sobie, albo się wszystko czyści i się stawia hale. To, co Ola zaproponowała, to jest podniesienie jakości tej przestrzeni plus stworzenie sposobu, żeby ten bazar działał w tych godzinach popołudniowo-wieczornych. Tam część przestrzeni miała działać trochę jak kuchnia wspólna, a część mogła być taką przestrzenią, która byłaby albo kawiarenkami, albo jakimś innym miejscem, w którym mogłoby się toczyć życie tam do nocy. Więc to była taka przestrzeń wielofunkcyjna i mi się wydaje, że teraz po prostu nie ma takiej debaty. Ta debata, którą teraz prowadzi miasto, jest taką debatą mocno okrojoną, bo to jest ta ankieta, którą pewnie część z Państwa widziała, która jest na stronach miejskich, to jest debata o jednodniowych targowiskach. Tak, znaczy to nie jest debata o bazarach. Jakoś tak się stało, że bazary jako te miejsca, o których my byśmy chcieli tutaj rozmawiać, one kompletnie w ogóle zniknęły z debaty publicznej. I wydaje mi się, że to, co jest dla nas wyzwaniem, to jest znalezienie takiej nowej formuły, żeby zachować tą taką różnorodność, otwartość, możliwość takiego dzikiego handlu, która się zawsze działa na obrzeżach, a jednocześnie sprawić, żeby ta przestrzeń była taką przestrzenią też z jednej strony bezpieczną, z drugiej strony taką, z której można by też korzystać w tych godzinach popołudniowych. I to jest pewnie jakaś taka rzecz, o której pewnie warto porozmawiać, czyli o tym, jaka jest trzecia droga, bo ja na przykład jestem osobą, która jest antyklientką targów śniadaniowych, bo dla mnie jest tam po prostu nieprzyzwoicie, tak nieprzyzwoicie drogo, że to po prostu odbiera jakąkolwiek chęć do robienia zakupów. Tam jest, ja mieszkam na Mokotowie, jak się pojawiają targi takie jednodniowe przy Teatrze Nowym, to tam jest po prostu trzy razy drożej niż i tak drogim sklepie osiedlowym po prostu na rogu. Więc to jest taka rzecz, taka pułapka, w którą nie powinniśmy się wpędzać, że ktoś nam mówi, że będą targi jednodniowe, że część z nas myśli o pchlich targach, a nagle okazuje się, że mamy ten serek kozi za 14 zł kawałek. Dziękuję. A, proszę. Proszę, mikrofon nie krążył. Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Walkiewicz. Ja jestem tutaj gościnnie, bo jestem radnym dzielnicy Śródmieście, ale z uwagi na to, że targowiska, bazary to jest rzecz mi dosyć bliska, a w dodatku dosyć mocno się zaangażowałem właśnie w projekt tworzenia targowisk jednodniowych, ale w takim innym ujęciu niż to powiedziała Joanna, bo tak naprawdę my z uwagi na to, że no, władze centrum w poprzednich kadencjach podjęły takie, a nie inne decyzje, gdzie miejsc na bazary no, właściwie już jest jakby coraz mniej. No, w tym momencie mamy halę Mirowską, ale wiemy, że na przykład burmistrz chce sprzedać halę Gwardii, więc za chwilę będzie tam zupełnie coś innego. No, Klub Gwardii już właściwie jest stamtąd wysiedlony i za chwilę odbędzie się przeda. Wiemy, że hala Mirowska pozostanie, no bo ona jest własnością społem, ale to ta przestrzeń, taka właśnie wartościowa z punktu widzenia tej oceny właśnie naszej tej kategorii bazarowej, no tak naprawdę jest coraz bardziej cywilizowana, coraz bardziej ograniczana i faktycznie te babcie, od której można kupić, nie tylko starsze panie kupują pigwę na nalewki, bo ja też, jest ich coraz mniej po prostu. Jest tego coraz mniej.
zniknęła hala na koszykach i tak naprawdę z uwagi na właśnie brak miejsca staraliśmy się, już od paru lat się staramy odtwarzać, czy tam tworzyć targowiska jednodniowe. Ale staramy się docierać do nie takich bardzo ekskluzywnych jakby producentów, no bo to nie ma sensu, żeby tam się wystawiały jakieś takie, nie wiem, mega ekskluzywne, niedostępne dla mieszkańców produkty. To no, nie nasza jest jakby rola, żeby, bo to właściwie nie służy jakiejś tam szerszej rzeczy mieszkańców, tylko żeby tam byli faktycznie producenci, którzy sprzedają jakby no, bez pośredników swoje produkty, które z jednej strony będą świeższe, z drugiej strony będą po prostu tańsze. No bo ja mieszkam na Powiślu i tam mamy dwa, może trzy warzywniaki, piekielnie drogie produkty i niekoniecznie bardzo świeże. No, tak naprawdę kupujemy, no bo trudno jechać na inną dzielnicę, żeby kupić, nie wiem, kilo jabłek czy marchewek. No ale fakt jest faktem, że staraliśmy się jakby coś z tym zrobić i właśnie tylko na Powiślu udało nam się faktycznie ten bazar jednodniowy uruchomić. Przy Alei 3 Maja, tam pod mostem Poniatowskiego, obok Warszawy Powiśle. To jest taki bazar w miejscu, gdzie od poniedziałku do piątku tam po prostu no, nie da się nawet roweru zaparkować, bo tam jest tyle samochodów, ale w sobotę na tym odcinku po prostu się to wszystko wyludnia, ci kierowcy wyjeżdżają. No i tam się udało namówić, no w tym momencie jest chyba 3 przedsiębiorców, którzy faktycznie w sezonie przyjeżdża i sprzedaje. I tam sprzedają absolutnie wszystko, po prostu co przywożą. W pierwszym roku przedsiębiorca mi powiedział wręcz, że jakby chciał sprzedać lusterka do swojego żuka, od swojego żuka, który przyjeżdża, też by sprzedał. Po prostu no, rzucają się na niego ludzie, zwyczajnie. Ale fakt jest faktem, że na pozostałych miejscach, na przykład na Marienstadcie, na rynku Marienstadzkim, tam też było takie miejsce pod właśnie bazarek jednodniowy, zupełnie nie wyszło. Znaczy, nie udało nam się zupełnie ściągnąć tam producentów. Producenci podchodzą do tego w ten sposób. I być może dlatego hala Mirowska funkcjonuje, ponieważ jest miejscem tradycyjnego handlu. Jeżeli rynek marienstadzki, no tam nie ma jakby, tam nie przychodzą mieszkańcy, nie szukają tam jakby tych towarów, które można kupić na bazarze, to producenci mówią w ten sposób, no nie będziemy tracić kolejnych tygodni po to, żeby no jakby przecierać to miejsce, żeby je reklamować, żeby je pokazywać jako takie targowisko. I w efekcie tam tylko kilka razy nam się udało, chociaż na przykład ja, nie wiem, jeździłem na Brojnisze, rozdawałem ulotki ku przedsiębiorcom, mówiłem im, słuchajcie, będziecie płacić opłatę targową, nie wiem, kilkanaście złotych dziennie, tak? Będziecie mogli handlować przez całą sobotę, no będzie fajnie. Przedsiębiorcy jakby nie chcą, tak? No, jest z tym jakby kłopot, żeby dotrzeć i w tym momencie, no niestety, chcielibyśmy na przykład uruchomić teraz na tej konstytucji, na tym parkingu, który jest na środku, no coś, co byłoby jakimś substytutem koszyków, no, tak żeby coś takiego zafunkcjonowało, ale wiem, że też jest jakby problem z pozyskaniem z jednej strony producentów, kupców, a z drugiej strony no, władze dzielnicy no, trochę traktują również ten projekt targowisk jednodniowych tak troszkę laboratoryjnie, to ma być sterylnie, to ma być tak na zasadzie takiej, że my wybierzemy, kto tam będzie mógł handlować, no to będzie jakiś no, taki eksperyment, ale tak kontrolowany. Tak bardzo, bardzo mocno kontrolowany. No, obecne władze mają taką silną tendencję, żeby to tak było. Więc myślę, że te bazary jednodniowe są fajne, ale... Cieszę się, że pan tutaj jest. Proszę, tylko dwie osoby i tu pan. Tak, tylko jedno pytanie. To dlaczego nie rozważacie placu defilad? Parking tam jest, czyli jeśli może być parking, to może zamiast niego być targowisko. I to jest standardowe miejsce znane, tradycyjne handlu. Znaczy, powiem tak, ja to sobie mogę rozważyć, bo jestem w opozycji, to mam wiele bardzo twórczych pomysłów, ale niestety na razie ich nie spacjam, nie jestem w stanie realizować. Plac Defilad to jest taka trochę część eksterytorialna w Warszawie. To jest takie miejsce, którym zarządza zarząd, taka spółka miejska, zarząd Pałacu Kultury. I tak naprawdę oni z jednej strony potrafią nasłać strażników miejskich, żeby pobili kupców, którzy sprzedają truskawki, a z drugiej strony pozwalają na, nie wiem, na jakieś rysujące budy sprzedające hot dogi, bo tak mi się podoba. No, tak naprawdę absolutnie nikt nie ma nad tym kontroli. A w dodatku jest taka historia, właśnie jak było z Mark Polem, tak? Władze miasta uznały, że to jest syf, że to jest obrzydliwe, że w ogóle nie powinno tego być, trzeba to rozwalić.
no bo przecież brzydka Buda stoi. No w tym momencie stoi brzydka Buda, w której władze metra, czy tej spółki budującej metro siedzą. Niczemu to nie służy, no ale jest to tak. Ale na Banachowo było dokładnie tak samo. No władze dzielnicy uznały, no nie może tak być, że w centrum naszej dzielnicy jest brzydko, jest paskudnie. No więc po prostu zburzmy to. No to tak naprawdę tylko i wyłącznie protesty mieszkańców sprawiły, że w tym momencie jest jakaś taka formuła, no teoretycznie kompromisowa, tak? Ale też się zgadzam, że tak naprawdę ten bazar zostanie zarżnięty, no ewentualnie tam od drugiej strony, od środka będzie być może jakieś tam, będą jakieś stoiska. Natomiast od ulicy Grójeckiej, od Litwy Warszawskiej to będzie po prostu apartamentowiec, jakieś powierzchnie użytkowe, no i galerie po prostu. Karolina Marcinkowska, Muzeum Pragi. Jak tutaj Joanna wspomniała o tym, że miała być obecna pani Wysiłkowska. My pomyśleliśmy o tym, żeby 12 czerwca, od razu mówię, jak już wszyscy są, zrobić właśnie takie spotkanie między nimi. Pani Wysiłkowska została zaproszona, Jolanta Wiśniewska, etnograf i przede wszystkim przedstawiciele też ze Stowarzyszenia Bazaru Różyckiego. Michał Krasucki, na tym dużo nawet się pojawia, w każdym razie oczywiście wszyscy są zaproszeni. Chodziło nam o to, żeby po prostu właśnie pobudzić też ludzi do dyskusji i sprawić, żeby potencjał bazaru jakoś był widoczny poprzez muzeum, które no, mam nadzieję, że otworzy się pod koniec roku, ale właśnie chcielibyśmy, żeby też nasza działalność sprawiła w jakiś sposób to, żeby ten bazar odżył, więc 12 czerwca tutaj w Centrum Promocji Kultury na Poskarbińskiej to organizujemy i z góry wszystkich zapraszam. A jeszcze może jedna rzecz a propos gości. Będą też obecni projektanci z 137 kilo, czyli projektanci, których projekt został wybrany właśnie do Muzeum Pragi, więc to może być też ciekawe, na ile oni pomyśleli, żeby jednak nawiązać do sąsiadów z tego projektu. A o której to jest godzinie? Od 16 do 21. Poskarbińska, Centrum Promocji Kultury, Praga. Poskarbińska, nie pamiętam numeru. Centrum Promocji Praga na północ. Nie wiem. Jadwiga Żukowska. Ja uważam, że skoro bazarki, targowiska już są, to znaczy, że jest taka potrzeba. Jest takie zapotrzebowanie w społeczeństwie i absolutnie nie powinno się ich likwidować, tylko modernizować. Z tym, że uważam też, że nie powinny wychodzić na ulicę, a powinny być na takim wydzielonym terenie i z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i higieny. I również samorządy mogłyby pomóc w tej modernizacji, bo przecież są to i miejsca pracy, i wygoda klientów, no i pieniądze dla miasta z podatków. Dziękuję. Tu pan się zgłaszał, ale nie wiem, czy jesteście w stanie podać mikrofon. Radę za kluczy. Chyba, że ma pan tu bardzo dołącz, ale... A, A mogę usiąść? Dzień dobry, nazywam się Darek Kowajtys. Jestem mieszkańcem dzielnicy Włochy, dawnej Ochoty. Od 25 lat co najmniej funkcjonuję na targowisku Banacha jako kupiec, jako działacz lokalnych stowarzyszeń, organizacji. Jestem też dziennikarzem lokalnej gazety Informator Ochoty i Włoch, który wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat brał udział w obronie bazaru przed likwidacją. No, na potrzeby dzisiejszej dyskusji jeszcze powiem, że jestem radnym dzielnicy Włochy i gdzieś pół roku temu mieliśmy okazję, byłem osobiście zaangażowany z kolegami w obronę targowiska przy Bakalarskiej, w obronę kupców, podmiotów, którzy tam pracują. Ja powiem tak, że ja to kiedyś napisałem wiele lat temu i to podtrzymuję, to jest aktualne, że najbardziej demokratycznym głosem za istnieniem obecnych bazarów, można się spierać o ich wygląd, prawda, estetykę, ale za istnieniem obecnych bazarów to są ich klienci, którzy setkami, a nawet tysiącami robią tam zakupy. I to powinno wystarczyć dla mądrych ludzi, a mam na myśli władzę tego miasta, dla mądrych ludzi takie coś powinno wystarczyć. Ostatnie lata pokazują, że to nie wystarcza. Bazary są likwidowane pod pozorem poprawiania estetyki, tak jak na Banachach, gdzie się likwiduje bazar w dość perfidny sposób, dość zmyślny sposób, bo kiedyś to, kilkanaście lat temu, to pan burmistrz, jeden z prezydentów Warszawy, powiedział, że to trzeba zlikwidować, bo jest brzydkie. I na to miejsce postawimy coś ładnego. No, dzisiaj mówi się inaczej, zmodernizujemy wam bazar.
kto, kto z Państwa zna specyfikę handlu na tym terenie bazaru, który ciągnie się od ulicy Banacha w stronę południową, prawda, aż po dawny Zieleniach. Po środku są hale Banacha, to, to jest bardzo kompatybilne ze sobą, to współgra, bo klienci robią zakupy i z jednej części bazaru, i z drugiej mają możliwość przejść. Natomiast buduje się dzisiaj hale gdzieś tam w głębi między osiedlem mieszkaniowym, planując sprzedaż terenu od części grójeckiej Banacha, zabudowę jakimiś, no nie wiem, była mowa kilka lat temu o TBS-ach, teraz się mówi nieśmiało, że może jakieś biurowce. W każdym razie hala, którą się buduje dla kupców, będzie pełniła rolę osiedlowego sklepiku. Tylko. Będzie tam za dużo podmiotów na potrzeby okolicznych mieszkańców. Klient tak zwany przelotowy, prawda, ci, którzy, to jest doskonały punkt przesiadkowy Grójecka lub Banacha, tam jest dużo klientów, którzy wracają z pracy, jadą do pracy, robią szybkie zakupy podstawowe, takie artykuły żywnościowe, spożywcze, warzywa, owoce, ten klient zniknie. Tam do tej hali pójdą tylko okoliczni mieszkańcy, bo tak naprawdę przy dzisiejszym nasyceniu rynku nikt nie będzie zainteresowany, żeby jechać gdzieś do jakiejś hali na ochotę, żeby, żeby zrobić zakupy takie, które może zrobić wszędzie, gdzie indziej. To, to odnośnie bazarów. Tutaj mój przedmówca wspominał o bazarach jednodniowych. Ja jestem akurat przeciwnikiem może nie bazarów jednodniowych, tylko powiększania ich ilości, których jest bardzo dużo. I zaraz panu i państwu powiem, gdzie ja te bazary widzę. Historycznie ujmując, to, to widzę dużo młodych ludzi tutaj, to może powiem, że tak za późnego Gomułki i wczesnego Gierka, to dla mnie takie bazary jednodniowe to była pani Zosia, pan Zdzisiek i pan Krzysio. Pani Zosia raz w tygodniu pukała do drzwi i przynosiła cielęciny. Pan Zdzisio przyjeżdżał furmanką raz w tygodniu na moje podwórko, sprzedawał ziemniaczki. Pan Krzysio przyjeżdżał drugą furmanką, czy już jakimś samochodem dostawczym, sprzedawał warzywa, owoce i to były te bazary jednodniowe. Tak, tak je definiuję, czyli to był towar sprzedawany raz w tygodniu, dajmy na to, to jest nazwa umowna, raz w tygodniu w mojej okolicy, do którego ja nie miałem dostępu. To była świeża sielęcinka, dużo świeższa od tej, gdzie sprzedawali w sklepach, czy wieprzowina, prawda, gdzie na Świńskim Zadzie weterynarz za pół litra stawiał pieczątkę. Ta cielęcinka była świeższa, czego jestem przykładem. Jestem zdrowy, dobrze się czuję, jadłem ją. I to były te bazary jednodniowe. Dzisiaj te bazary jednodniowe, moim zdaniem, funkcjonują w dużych galeriach handlowych, gdzie jakaś kiełbasa z Bartlowizny, jakiś krakowski kredens, jeszcze coś innego, to ja to tak porównuję do tych możliwości okazjonalnych zakupów. Wreszcie, co to jest ten bazar jednodniowy? Tu jak kolega wspominał, że próbował namawiać kupców, no to ja jako kupiec powiem panu tak, że mając jakiś stały pawilon na bazarze, prawda, funkcjonując tam wiele lat, nie chciałbym wsiadać raz w tygodniu, jechać tu, na drugi dzień jechać tam, czyli tak sobie jeździć po całej okolicy, po całej Warszawie i próbować zarobić na życie, bo przede wszystkim to, co robię, to jest moja praca zarobkowa, z której żyję. Ja nie robię dlatego, że czuję jakąś misję, chociaż lubię handel, prawda, ale pewnie dlatego go lubię, że zarabiam na tym jakieś normalne pieniądze, które pozwalają mi funkcjonować, których bym nie zarobił jako murarz, malarz, czy nie wiem, pracownik biurowy. Likwidacja bazarów w Warszawie to, ja powiem tak, zakompleksieni urzędnicy, pseudoesteci, którym nie podoba się widok obecnych bazarów i próbują nam wybudować galerie handlowe, które bazarami nie są, nie będą i nigdy nie były. Ja uważam, że ja się cieszę przede wszystkim, że tu na tej sali widzę mało kupców. To jest dla mnie sygnał, że mieszkańcy Warszawy, którzy robią zakupy na bazarach, dostrzegli ten problem i mało tego, i próbują się włączyć w ten nurt obrony bazarów. To jest dla mnie bardzo pozytywne zjawisko. Dziękuję. Mogę się odnieść? Tak. Moje nazwisko, przepraszam, że będę siedział, moje nazwisko Zeronien, ja akurat reprezentuję Bazaru Życkiego, jestem prezesem Zarządu Stowarzyszenia Kupców Warszawskich Bazaru Życkiego. Szanowni Państwo, z tego co słyszę i te bazary jednodniowe, jakieś inicjatywy wychodzące,
w dalszym ciągu są jakieś ograniczenia inicjatyw kupieckich, którzy są już na tych bazarach, które do tej pory istnieją. Szanowni Państwo, nie ma żaden kupiec możliwości rozwoju na tym targowisku. Wszystkie umowy, jakie są podpisywane nawet z kupcami, to są na okres 3 lat z góry. Co w okresie 3 lat można zrobić? A jak jeszcze do tego dochodzi nieuregulowany teren? Tak jak bazar ludzkiego ma nieuregulowany teren. 2/3 bazaru w tej chwili już jest do zwrotu spadkobiercom. Pozostała część, około tam 5-6 tysięcy metrów, gdzie znów jest ograniczone, jak gdyby wszystkie media miejskie są ograniczone do tego terenu. Co można tu zrobić? Co jest jedynym plusem władz, a oczywiście tu zawdzięczamy na pewno i kupcom bazaru ludzkiego i stowarzyszeniu, że zostało to wpisane do rejestru zabytków ten cały teren i pewne ograniczenia w zapisie decyzji zwrotu terenu są, że bazar ma być w niskiej zabudowie, że na bazarze ma być coś tam odtworzone, ale proszę Państwa, jeżeli nie ma chęci ze strony władz, to my sami nic tu nie zrobimy. Spadkobiercy oczywiście są przychylni, ale domniemy się, że jeszcze jest decyzja, ale teren nie przejęli. Co będzie dalej? Może się czeka, może sami kupcy stąd odejdą, dlatego że wiemy, jaki jest handel tu na Bazaru Żydzkiego, jakie mamy warunki do tego handlu, do tej pracy i ograniczenia ze strony miasta, możliwości wszystkich. Co można tu zrobić, proszę Państwa? Ta przychylność ze strony władz musi być. Jeżeli tej przychylności nie będzie, nic się nie zrobi, jeżeli nieuregulowany zostanie teren. I rzeczywiście kupcy nie będą mieli możliwości pozyskania nawet kredytów jakichś na modernizację tego targowiska. Miasto nie kwapi się dać pieniądze, bo wiadomo rzecz, teren w atrakcyjnym miejscu. Deweloperzy zacierają ręce na te tereny. Także, proszę Państwa, cieszy mnie to i na pewno naszych kupców, co no, bardzo mało jest, bo to jest przeważnie ludzie nie są z Pragi, tylko przyjeżdżający, dojeżdżający i taka pogoda. Ale cieszy mnie to, że tu Państwo podjęliście w ogóle ten temat, który my podejmowaliśmy już w 90-tych latach. Był przykładowo Kerfur, który powstał, również robiliśmy protesty, robiliśmy demonstracje pod urzędami, aby po prostu ruszyć tych kupców, ruszyć myślenie tych kupców, zmienić ich tak myślenie. Proszę Państwa, bardzo ciężko jest to zrobić. Tu na bazarze przykładowo już była kiedyś inicjatywa takiej spółdzielni kupców, którą również kupcy założyli. Nabrano bardzo dużo pieniędzy i pieniążki się rozpłynęły i nie zostało z tego nic. Może no, zawdzięczamy jakimś tam powiązaniom takim, które no, źle wpłynęły na tą inicjatywę właśnie tego zarządu spółdzielni. Ale w tej chwili, jeżeli nie zostanie to, jak gdyby uregulowany ten teren, nie będą mieli kupcy możliwości inwestowania w ten teren i żadnej gwarancji długoletniej, to nic nie zrobimy. Możemy sobie porozmawiać i na tym się temat zakończy. Dziękuję bardzo. Zapraszam, czy to jest plan miejscowy?